Witam serdecznie mojego gościa Mateusz Zaryczny, Basta Garnitury. Witam, cześć. Wygrywacie dzisiaj po niełatwym spotkaniu z drużyną MH Power Quick Team. 3 punkty wędrują na konto, ale drużyna średnio zadowolona. Chyba, tak mi się wydaje. Takie miałem odczucie, jak wchodziłem do szatni, jak schodziliście w przerwie, jak rozmawialiście. Coś się w tym zgadza, czy po prostu ja to źle odebrałem? Troszeczkę się zgadza, ponieważ 3 punkty zdobyte. Cel jest osiągnięty, bo to było najważniejsze, żeby zdobyć 3 punkty, tym bardziej, że tydzień temu przegraliśmy z drużyną, z którą walczymy o podium, przynajmniej na chwilę obecną. Skąd to niezadowolenie? Ta gra nie wyglądała tak, jak powinna wyglądać. Nie potrafiliśmy, może nie tyle nie potrafiliśmy, co po prostu nie wyglądało to tak, jak trenujemy, jak gramy ze sparring partnerem. Może sparring partner też nie stawia nam takich wymagań jak drużyny, które są tutaj w drugiej lidze, które walczą o punkty, to też zawsze pojawia się emocje, pojawia się gdzieś ten lęk, żeby po prostu nie stracić tej piłki, żeby nie popełnić błędu, żeby nie stracić głupiej bramki. Moim zdaniem troszeczkę mało gry z tyłu, jest takie przełożenie właśnie sparingowych meczy. Ciągle ofensywa, ciągle atak, ciągle naparcie na bramkę przeciwnika, a tak naprawdę za mało się skupiamy na grze z tyłu, gdzie prowadzimy czasem 1, czasem 2, 0, niepotrzebnie tracimy te bramki. No i później pojawiają się właśnie takie emocje jak na dzisiejszym meczu. Dzisiaj wasz rywal pokazał się z bardzo dobrej strony. Spodziewałeś się, że taka drużyna sprawi wam tyle problemów. Dzisiaj co prawda nie jest złą drużyną, ale na pewno tabela nie była dzisiaj korzystna dla nich, patrząc tak przynajmniej na początek spotkania. To znaczy taka drużyna, taka nie taka. Wszystkie drużyny tutaj walczą o punkty, wszystkie tutaj osoby, które biorą udział w tej lidze, są na pewno ambitnymi osobami. Chcą walczyć, chcą dać siebie wszystko, chcą zdobyć 3 punkty. Drużyna z... Jakby gdyby podzielić tabelę na pół, z tej wyższej, w tym wypadku 7, postawili nam wyzwanie, daliśmy radę. Za nami mecz, Olimp Honer, już mamy taką małą niespodziankę, Honer wygrywa. Gdyby tak się zakończyło, to dla was super wynik. No właśnie tak zerkam i tam widzę, Honer wygrywa 1-0. I tak nie ukrywam szczerze, że chciałbym, żeby się tak skończyło, albo żeby tam nawet Honer jeszcze coś dołożył. Nie wiem, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że uda się przeprowadzić tą ligę do końca i będziemy mogli walczyć do samego końca, że ta sytuacja, która jest teraz na świecie, nam w tym nie przeszkodzi, że będziemy się mogli dalej bawić i po prostu brać w tym udział. No właśnie, nawet nawiązując do twojej tutaj odpowiedzi, to w tej końcówce liczy się na pewno Protiflex, Bastek, Olimp, może Batimowcy, znaczy na pewno też Batimowcy, więc ta czwórka na pewno fajny poziom prezentuje, co prawda inni też, ale te 4 zespoły chyba będą rywalizować o pierwsze miejsce. Wierzę w to, że na pewno będziemy brać w tym udział. Taki jest cel postawiony i chcielibyśmy zrobić to samo, osiągnąć ten sam sukces, co osiągnęliśmy teraz w drugiej lidze na Orliku. Walka była do samego końca, mam nadzieję, że tutaj będziemy tak samo walczyć, nie potknie nam się gdzieś tam po drodze noga, bo jeszcze mecz z nami, tak jak właśnie wspomniałeś, mecz przed nami z Batimowcami, którzy tam zaraz nam stąpają po piętach, także myślę, że to będzie bardzo ważny mecz, no i ten ostatni mecz z Olimpem, ta sama sytuacja co na Orliku, też ostatni mecz z nimi, no nie ukrywam, że miałbym taką nadzieję, wierzę w to, że się powtórzy ta sama sytuacja co na Orliku i też uda nam się z nimi wygrać, dołożymy te punkty tam do naszej końcowej sytuacji, jaka będzie miała w tabeli. Tego życzę. Dziękuję za wywiad. Dzięki.